Łukasz Kocur, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam również na wieczorną rozmowę Echo 24. Dziś moimi Państwa gośćmi w naszym studio są pan Robert Rajsigowa-Kielawski z ramienia Partii Zieloni we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A także pani Julia Rokicka, przewodnicząca Partii Zieloni oddział we Wrocławiu. Dzień dobry pani przewodnicząca, również witam bardzo serdecznie. Niespełna kilka dni temu pokazaliśmy Państwu w naszym serwisie informacyjnym we Wrocławiu protest związany z takim odruchem solidarności w związku z obrońcami Puszczy, a także ich pokojowym protestem w budynku Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych we Wrocławiu. Zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę od tego materiału. Rozmowę z Małgorzatą Tracz z ramienia Partii Zieloni przeprowadziła nasza reporterka Klaudia Nawrocka. 9 listopada policja zatrzymała 22 osoby protestujące w siedzibie Lasów Państwowych. Podczas okupacji budynku doszło do przepychanek z policją. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty naruszenia miru domowego. I teraz pytanie do pani. Dlaczego wy tutaj wychodzicie na wrocławski rynek, żeby pikietować? Przede wszystkim w geście solidarności z obrońcami Puszczy. Oni wykonują bardzo dobrą robotę, chronią naszego wspólnego narodowego dziedzictwa. A sytuacja, która miała miejsce 9 listopada, dotyczy już nie tylko Puszczy, ale także łamania praw człowieka przez policję. To była pokojowa pikieta. Demonstranci zgromadzili się w celu pokojowym, natomiast policja potraktowała ich bardzo brutalnie. Samo zatrzymanie to jeszcze nic, tylko to, co działo się później. Zostali oni przewiezieni do komisariatu. Przez 12 godzin byli trzymani bez jedzenia, bez picia, nie podano im nawet wody. Odmawiano im przez 2 godziny dostępu do adwokatów. Więc przypomnijmy, jakie postulaty mają ekolodzy, którzy protestują tam w Warszawie? Przede wszystkim jest to zatrzymanie wycinek w Puszczy Białowieskiej, bo jest to grabieżcza polityka lasów państwowych, robiona pod przykrywką walki z kornikiem, a tak naprawdę mająca przynosić dochody temu państwu w państwie, którym są lasy państwowe. A czy pani zdaniem protesty tam w Warszawie i pikiety tutaj we Wrocławiu mogą właściwie coś zdziałać, mogą wspomóc waszą walkę? Musi być na pewno bardzo dużo form nacisku. Bezpośrednie blokowanie wycinek to jedno, pikiety solidarnościowe to kolejna rzecz. Promowanie, nagłaśnianie tego, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej za pomocą social mediów, kontaktów wśród rodziny, znajomych, kolejna rzecz. Oprócz tego można finansowo wspierać obrońców Puszczy. Jest wiele zrzutek takich na publicznych portalach, właśnie na adwokatów dla nich, na możliwości przetrwania w Puszczy, teraz szczególnie w okresie zimowym. My jako Zieloni będziemy starać się załatwiać to dyplomatycznie. Należymy do Europejskiej Partii Zielonych i będziemy w grudniu organizować debatę otwartą w Parlamencie Europejskim właśnie o sytuacji w Puszczy. Dziękuję za tę rozmowę. Państwu tylko dopowiem, że w odpowiedzi oficjalnej odpowiedzi Lasów Państwowych możemy przeczytać, że pewne fragmenty Puszczy Białowieskiej są chronione i wycinka nie jest na nich prowadzona. Zatem proszę, proszę Państwa, bardzo krótko podsumujmy. 22 osoby zaangażowane w obronę Puszczy Białowieskiej przed nielegalną wycinkę. Przed nielegalną wycinką zostały oczywiście zatrzymane przez policję. Partia Zieloni, proszę Państwa, uznała, że warto jednak bardzo mocno przekazać do opinii publicznej informacje związane z konkretnymi postulatami. Bo jak popatrzymy na organizację Obóz dla Puszczy i na to, co dzieje się właśnie w Puszczy Białowieskiej, no to tam również mamy konkretne deklaracje związane z polityką dzisiejszego rządu. Mam do Państwa prośbę, gdybyśmy mogli w naszych warunkach wrocławskich, dolnośląskich przypomnieć, o jakie postulaty chodziło i co też według Państwa opinii Partii Zieloni kryje się za tymi postulatami. Jakie konkretne działania też chcielibyście wywołać swoją działalnością. Może zacznijmy od postulatu pierwszego, czyli mamy tam słowo o uchyleniu decyzji numer 51. Znaczy zanim o tych postulatach, one są bardzo ważne. Dobrze, to za chwilkę. One były w centrum naszego protestu, który zorganizowaliśmy we Wrocławiu. Natomiast takim głównym pretekstem była jednak solidarność z aktywistami, aktywistkami, którzy okupowali pokojowo dyrekcję, jak pan powiedział słusznie, Lasów Państwowych w Warszawie. I nasz protest był wyrazem solidarności z nimi, ponieważ wobec nich policja, rząd zastosował bardzo represyjne środki. Mianowicie to są osoby, które bronią Puszczy od dawna, wykonują ciężką pracę obywatelską, są naprawdę patriotami, patriotkami w kontekście 11 listopada, warto to przypomnieć. Natomiast rząd stosuje wobec tego typu osób
bardzo represyjne środki. Odwołuje się czy powołuje się na środki karne, które są nieadekwatne do tych sytuacji. Przypomnijmy tylko, że te, zanim przejdziemy do postulatów, że te 22 osoby były przetrzymywane. Zastosowano wobec nich środek zupełnie nieadekwatny do czynności, które mogły być sprawnie i szybko i bez większych problemów przeprowadzone. To nie była jakaś bardzo sytuacja zagrożenia dla tej instytucji. Natomiast nasz protest miał też właśnie taki prawo człowieczy wydźwięk, o którym powiedziała Małgorzata też w tym nagraniu. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że te środki są zupełnie adekwatne i to jest zastraszanie tego typu ruchów ekologicznych i blokowanie ich działalności i takie wysyłanie sygnału, że żeby tego nie robili, żeby wycinka mogła trwać w najlepsze. Jednogłośnie, pani przewodnicząca, rzeczywiście podpisujecie się pod tego typu apelem z waszej strony, to znaczy kiedy słyszymy, że ze strony policji mamy zarzut tak zwanego naruszenia miru domowego lasów państwowych, to uważacie państwo, że policja przekroczyła swoje uprawnienia? Tak, jak najbardziej uważamy, że policja przekroczyła swoje uprawnienia, ponieważ obserwowaliśmy i na żywo, i w mediach, jak traktowani byli właśnie ci protestujący pokojowo w dyrekcji Lasów Państwowych, jak przez długi czas nie mieli dostępu do żywności, jak byli traktowani, niektórzy nawet nie dostali leków, które powinni przyjąć. Także tak samo problemem było to, iż policja nie chciała się wylegitymować, kiedy tych aktywistów wzięła pod swoją kontrolę. Przetrzymywano ich bardzo długo, tak jak Robert powiedział, tak jakby stwarzali oni jakiekolwiek zagrożenie. Tymczasem oni pokojowo protestują. Tak jak obserwujemy to w samej Puszczy Białowieskiej bardzo często, po prostu policja w pewien sposób nawet prowokuje działania, które nie są kompletnie agresywne ze strony tych obrońców puszczy. Także my jesteśmy jak najbardziej zdania, że to było w pewnym stopniu odwrócenie uwagi od tego, co naprawdę dzieje się w tej puszczy i takie działanie właśnie przez strach. Zostało ujawnione, że w ten sam dzień, kiedy zostali zatrzymani ci obrońcy puszczy, dyrekcja Lasów Państwowych sprzedała drewno z tej właśnie puszczy za około 700 tysięcy złotych, co jest dla nas jasnym znakiem, że tak naprawdę tutaj nie są brani pod uwagę w ogóle obrońcy puszczy. To po prostu nie ma znaczenia dla władzy. Władza chce zastraszyć ich. I to jest środek do tego. No, na dzień dzisiejszy musimy to jednak uznać za dość spore oskarżenie, ponieważ nie ma w naszym studio drugiej strony tego konkretnego konfliktu, no to jednak musimy naszą telewizją dopowiedzieć, że ponieważ przez brak rzecznika, czy to jakichś funkcjonariuszy policji, no jednak troszkę chyba nadinterpretacja, że sami funkcjonariusze są w stanie wywoływać zachowania agresywne, no statutowo, zgodnie z konstytucją, są od tego, aby bronić tak naprawdę porządku imienia publicznego. Tutaj musimy postawić kropkę, dobrze, ale idąc tym takim rozumieniem, bo faktycznie moglibyśmy przerzucić na drugą stronę te argumenty, to znaczy z drugiej strony słyszymy również tego typu sformułowania. W wielkim uproszczeniu, zanim oczywiście o tych postulatach Państwu powiemy. Skoro kornik niszczy drzewa, aby chronić przyrodę, trzeba zniszczyć kornika. Bardzo duże uproszczenie według Państwa opinii, tego typu teza i sformułowanie? To jest nie tylko uproszczenie, ale pewnego rodzaju przekręcenie faktów, bo jak wypowiadają się naukowcy i eksperci, tak naprawdę ten kornik w puszczy istniał już od bardzo, bardzo wielu lat i on te drzewa nawet, które wyniszczy, to jest potrzebne dla samego lasu, ponieważ w tych zniszczonych drzewach zacznie się nowe życie, nowe gatunki, zarówno grzybów, roślin, zwierząt. To wszystko służy temu, że ten las się sam odradza, bo to jest najstarszy tak naprawdę las pierwotny Europy nizinnej. I też trzeba to wziąć pod uwagę, że to jest tak naprawdę ostatnie miejsce, gdzie żyje tak wielka populacja żubra. Także jakby te zarzuty odnośnie tego, że takie założenie, że kornik niszczy tą puszczę, jest absolutnie nieprawdziwe, jest jakby przekręceniem faktów. Ja bym tylko dodał jeszcze może, że to jest bardzo taki dla nas, z naszego punktu widzenia, nienaukowy punkt widzenia. To jest punkt widzenia
pewnego podejścia do gospodarowania lasem, który to Ministerstwo Środowiska traktuje jako pewną własność państwową, którą należy spieniężyć, w skrócie na europalety, mówiąc może już bardzo ironicznie i złośliwie. Natomiast tak jak Julia powiedziała, dla nas nasz punkt widzenia jest przyrodniczy i chcemy przede wszystkim tego, żeby jako taki skarb dziedzictwa przyrodniczego puszcza była chroniona w całości, żeby nie tego typu grabieżcza, wycinka nie była prowadzona na puszczy pod pretekstem kornika, który jest elementem tego ekosystemu, który tam istnieje, istniał i będzie istnieć. Jeżeli rozmawiamy, tutaj muszę panu wejść w słowo, w kategoriach całości jako puszczy, to rzeczywiście musimy naszym telewizorom jednak przybliżyć stan prawny, jak to w puszczy na dzień dzisiejszy wygląda, bo ze strony Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych mamy również oficjalny komunikat, że jeżeli chodzi o te wszystkie najcenniejsze fragmenty Puszczy Białowieskiej, to one oczywiście na co dzień są objęte ochroną, no i dodatkowo również nie prowadzi się w nich żadnych cięć. To znaczy tak, tam też, tutaj musimy zacytować Państwu, znajdują się one na obszarze Parku Narodowego, a także rezerwatów przyrody utworzonych w trzech puszczańskich nadleśnictwach. Dodatkowo jeszcze Lasy Państwowe dodają, że w roku 2016 utworzyły na terenie nadleśnictw Białowieża i Brosk strefy referencyjne, czyli strefy, w których rzeczywiście jedynie co to obserwowane są te naturalne procesy, o których też pani Julia powiedziała, procesy właśnie, które no, można użyć sformułowania, że puszcza sama sobie radzi w pewnym momencie. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy rzeczywiście mamy komunikat o umożliwieniu wycinki na 2/3 powierzchni Puszczy Białowieskiej, no to jest to jakaś jednak sprzeczność pomiędzy komunikatem ze strony Generalnych Lasów Państwowych, a tego, co Państwo prezentujecie. My się powołujemy na informacje pochodzące od organizacji, które monitorują faktycznie działania lasów państwowych i nadleśnictw w tych obszarach. Między innymi Fundacji Dzika Polska, która jednoznacznie podaje informację, że te informacje ministerstwa są nieprawdziwe. Te stanowiska, które ministerstwo reprezentuje przed Trybunałem w Strasburgu, one się mijają z faktami i strona społeczna tutaj od dawna już pokazuje jasne, konkretne dane, na przykład związane z tym, że to nieprawda, że nie ma wycinki w drzewostanach ponad stuletnich, bo ta wycinka się dzieje i są na to dowody. Więc z naszego punktu widzenia, i to jest jeden właśnie z tych postulatów, żeby objąć całą puszczę ochroną należytą parkom narodowym, żeby nie prowadzić w ogóle gospodarki, tego typu gospodarki leśnej. Tylko znowu proszę zauważyć, pojawia się problem drzewostanu, który rzeczywiście powoduje realne niebezpieczeństwo. Oczywiście. I to jest. I wtedy w takim razie musimy jednak mówić o danym obszarze, w który trzeba zareagować najnormalniej w świecie. Trzeba zauważyć, że to jest właśnie argument, który często jest wykorzystywany jako taki, że te drzewa są wycinane teoretycznie tylko tam, gdzie stwarzają zagrożenie, jednak jest udokumentowane, że te drzewa często są wycinane nawet 100 metrów od ścieżek, gdzie powinni przemieszczać się turyści. Także na każdym czyli kroku... Czyli diabłki w szczegółach, pani Julio, w takim razie, tak. Bo popatrzymy, to sam Europejski Trybunał Sprawiedliwości w bieżącym roku 2017 takie pozwolenie wydał. To znaczy rzeczywiście tam, gdzie mamy motyw niebezpieczeństwa, no to wręcz trzeba ingerować. To była decyzja, jeśli mogę tylko przypomnieć też widzom, to była decyzja Trybunału, tak zwany środek zabezpieczający przedmiot sporu, ponieważ przypomnijmy też, Komisja zaskarżyła Polskę po decyzji ministra Szyszki z marca 2016 o zwiększeniu wycinki w puszczy. Komisja skarżyła i sprawa trafia przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I 27 lipca tenże Trybunał wydał taką decyzję, to nie jest wyrok, to jest decyzja, taki środek zabezpieczający, zakazujący prowadzenia wycinki do rozstrzygnięcia sporu z tym zastrzeżeniem, o którym pan wspomniał, że można prowadzić cięcia sanitarne bezpośrednio wynikające z bezpieczeństwa. Natomiast sposób, w jaki to Lasy Państwowe zinterpretowały i nadużywały, też jest już udokumentowany, między innymi przez stronę społeczną, monitorującą to, co się dzieje w puszczy. I tak jak Julia wspomniała, były przypadki wycinania drzew położonych gdzieś, rosnących około 100 metrów od ścieżek, które niejako powinniśmy zabezpieczać. Czyli logika lasów była taka, że tam jedno drzewo się przewróci na drugie, jedno na trzecie i tak dalej. To są oczywiście
praktyki absolutnie podważające decyzję Trybunału Sprawiedliwości. Przypomnijmy, żaden wcześniej kraj takich decyzji nie podważał. I stąd też Państwa decyzja, żeby w pełni poprzeć pomysł uchylenia tej decyzji numer 51, o której rozmawiamy. Zdecydowanie. Tak, bardzo pobieżnie tak naszą telewizję przedstawiliśmy. Należy też wspomnieć o tym, że jest to obiekt, Puszcza Białowieska, część jej jest obiektem UNESCO, czyli Światowego Dziedzictwa. To jest jedyny taki skarb, który w Polsce mamy, naturalny. I dlatego Partia Zieloni w pełni popiera te działania obrońców Puszczy. I widać to na arenie międzynarodowej, jak zarówno organizacje różne, Greenpeace i tak dalej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Światowa Organizacja UNESCO, wszystkie są zgodne z tym, że to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, jest niewłaściwe. Można pozyskiwać drewno z lasów gospodarczych, to jest jak najbardziej w porządku, ale trzeba oddzielić taki pierwotny las od tego lasu gospodarczego, który ma kompletnie inne funkcje i kompletnie inaczej funkcjonuje. Przejdźmy w takim razie, proszę, do postulatu numer 2. Czytamy wprost: wycofanie tak zwanych harwesterów z Puszczy Białowieskiej. Jest bardzo ciężki sprzęt, który, jak wiemy, został wprowadzony niedawno rzeczywiście w obręb Puszczy. W bieżącym roku 2017 wiemy również, że przez ostatnie kilka miesięcy chyba dokładnie 5 takich maszyn rzeczywiście pracowało, wycinając do 1000 drzew codziennie. No i tu stanowisko Ministerstwa Środowiska też jest jasne. To znaczy mówią, że jest bezpiecznie, jest nawet ekologicznie, bo takiego słowa trzeba by użyć, przy pracy właśnie tych maszyn. To tutaj trzeba wspomnieć przede wszystkim o tym, że taki harwester, który wjeżdża do puszczy, on nie tylko wytnie te drzewa, ale także zniszczy powierzchnię gleby i zaburzy cały ekosystem. Ponieważ te wszystkie odgłosy, te wibracje i tak dalej, wszystko to, co się tam dzieje, bezpowrotnie zaburza cały ten ekosystem. Także to, co jest przedstawiane, oczywiście jest przez nas w pewien sposób zanegowane, bo nie jest to do końca prawdą, jeśli chodzi o ekologiczny punkt widzenia. Ale sprawnie prace są wykonywane dzięki i przy pomocy tego sprzętu? To też Państwo jesteście w stanie jakoś ocenić? Pewno szybciej, a szybciej to znaczy, że zarobi się więcej pieniędzy na drewnie, które zostanie stamtąd wywiezione. Takie jest nasze rozumienie. No i też obserwatorzy, którzy są na miejscu i monitorują to, co się dzieje w puszczy wokół harwesterów, którzy blokują te maszyny, no też wielokrotnie donosili, że sposób używania tych maszyn i to, jak już właśnie Kilia wspomniała, szkoda, jak one wykonują nie tylko w drzewostanie, ale w ogóle w puszczy, no jednoznacznie pokazuje, że nie powinno się w tak cennym lesie takich urządzeń stosować, nawet jeśli byśmy doszli do wniosków, że to, biorąc pod uwagę inne metody pozyskiwania drewna, jest w jakimś sensie lepsze. Ale tutaj znowu, moim zdaniem, pojawił się argument, że tereny, które zostały zabezpieczone, szybciej są oddawane między innymi dla samych turystów czy okolicznych mieszkańców. Dzięki temu, że ten sprzęt został wprowadzony. Taki też jest argument drugiej strony, że jest po prostu szybciej, a więc są krócej i siłą rzeczy, jeżeli dobrze czytałem słowa pani Julii, no krócej hałasują i tak dalej, i tak dalej. No jasne. Nasze stanowisko jest takie, że na terenie Puszczy Białowieskiej tego typu sprzęt w ogóle nie powinien być używany. I to się wiąże z innymi postulatami, mianowicie z tym, że tego typu gospodarka leśna jest nie do zaakceptowania w takim obiekcie przyrodniczym, jakim jest Puszcza Białowieska. Natomiast spory co do tego, czy to wyrządza, jakie szkody, w jakim stopniu, ile czasu on tam ma być, dla nas to jest rzecz drugorzędna. Uważamy, że ten sprzęt i tak wyrządza zbyt wiele szkód w całym ekosystemie puszczańskim. Proszę, postawmy tutaj kropkę. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego postulatu. Siłą Śmiało. Rzeczy, ponieważ on jest bardzo czytelny również, myślę, zadziała na wyobraźnię naszych telewizorów. To znaczy, mówicie Państwo wprost, to zaprzestanie sprzedaży puszczańskich drzew. To jest w praktyce, według Państwa opinii i badań, możliwe? Jest to możliwe i jest to do skontrolowania, ponieważ jest nawet taka strona, do której chcielibyśmy zachęcić, aby Państwo zaglądali tam. Jest to strona wolnapuszcza.pl. Tam można zobaczyć czarną oraz zieloną listę firm, które się albo zostały sklasyfikowane do tych, które kupują już tamto drewno,
jak i jeśli chodzi o zieloną listę, jeśli chodzi o te firmy, które zadeklarowały się, że nie będą tego robiły. Także jest to lasy, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, a także o to, czym zajmują się Lasy Państwowe, jest to, powinna to być instytucja i wszystko powinno być przejrzyste, więc mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, aby skontrolować, gdzie to drewno trafia. Można też wyjść z taką inicjatywą do, na przykład na poziomie miasta, aby zgłosić się o dostęp do informacji publicznej, żeby zobaczyć, jak spółki publiczne na przykład na poziomie miejskim, jakie drewno kupują. My z taką propozycją mamy zamiar wyjść. Ale ten argument, że nie chodzi tej drugiej stronie o pozyskiwanie drewna, przemawia do Państwa? To znaczy rozumiemy, że ten zapis i ten postulat do końca też chyba nie może być respektowany, bo jakbyśmy wrócili kilka minut wcześniej na poziom naszej dyskusji, to pojawiła się kwestia bezpieczeństwa, więc znowu mamy to drewno, które siłą rzeczy w jakiejś części musi z puszczy wyjechać. Oczywiście, część tego drewna musi z puszczy wyjechać. Chodzi o te cięcia sanitarne, ale skala tych cięć absolutnie jest nieadekwatna. Czy te cięcia, które się teraz dzieją, no nie są w ogóle sanitarne. Tam może ułamek tego można by tak sklasyfikować. Natomiast większość to są cięcia komercyjne jednak i ilość tego drewna, jeżeli popatrzymy na statystyki, ilość tego drewna wyjeżdża ogromna. No, według właśnie organizacji monitorujących to, co się dzieje w Puszczy, do końca sierpnia wyjechało w tym roku z Puszczy 140 tysięcy metrów sześciennych surowca. To są ilości niespotykane, porównując to do poprzednich lat, więc jak czarno na białym tutaj widać pewną grabieżczą politykę ministerstwa i Lasów Państwowych, traktujących puszczę jako źródło surowca, jako po prostu deski. To było też zresztą bardzo dobrze widoczne w sporze z Trybunałem Sprawiedliwości, gdzie minister absurdalnie domagał się odszkodowania od Komisji Europejskiej, przeliczając surowiec puszczański na deski, to było tam 3 miliardy złotych, domagał się odszkodowania wynikającego z zatrzymania wycinki, którego domagała się komisja. Więc widzimy tutaj pewną logikę i sposób patrzenia na puszczę jako po prostu źródło surowca. Bardzo króciutko na koniec. Króciutko przypomnijmy, że były przypadki, gdzie obrońcy Puszczy Białowieskiej za zatrzymywanie prac harwesterów dostawali ogromne finansowe kary i pokazywano niekiedy przypadek, przeliczano ile godzin i ile drzew nie zostało wyciętych. I taki był taki przykład słynny, że przeliczono na 9000, no około 9000 złotych jako straty w tych właśnie zarobkach możliwych. Więc jeśli widzimy to, jak na liczbach się operuje, możemy tutaj zobaczyć, co jest prawdziwym priorytetem. Bardzo Państwu dziękuję w takim razie za zaprezentowanie Waszego stanowiska z ramienia wrocławskiego oddziału Partii Zieloni. Moimi gośćmi dziś podczas wieczornej rozmowy Echo24 w naszym studiu byli pan Robert Rajsigowa-Kielawski, a także przewodnicząca Partii Zieloni we Wrocławiu, pani Julia Rokicka. Również dziękuję za przybycie do naszego studia. To wszystko na teraz. Dziękujemy również za Państwa obecność. Już za chwilę kolejna porcja aktualności z regionu. Do zobaczenia.